dystansu i dopiero w trzeciej rundzie następowało takie przełamanie. Ja dopiero zacząłem łapać go na końcu ciosu. Adam był na schyłku, nie? Dobra, złapał mnie w pierwszej rundzie, podłączył mnie. Tam nie było ciut, nie? Żebyście tego źle nie zrozumieli. Tam był underhook, tam była kontrola bicepsa, tam była półgarda. Próbowałem stać do góry, dobra, odciągnął nogi. Nie ma problemu, przeleżałem do końca rundy. Wiedziałem, dostałem informację z narożnika, że jest 30 sekund. Przeleżałem to. On już też wiedział, że jest 30 sekund, już ciosów nie zadawał, tak? Bo był tutaj skontrolowany fajnie i tego. Trafił prawym, trochę tego, podłączył, przy siatce obalił. Okej, okay, nie? Druga, trzecia runda moja. Zaskoczyło cię, że Adam nie chce kontynuować pojedynku? Tak. Dlatego, że był już na schyłku, nie? I już widział, że ja podłączam. Tam nie tylko była prawy podbródek wszedł, tam jeszcze wcześniej wszedł lewy, nie? Te podbródkowe to był klucz w twoim gameplanie, bo od początku było je widać. Tak, on trzyma bardzo nisko głowę, tak jak wchodzi, tak, z ciosami. Kilkakrotnie szukałem tego podbródka i kilkakrotnie przestrzeliłem, tak, aż weszło. A weszło dobrze. Czyli uważasz, że to takie taktyczne było rozwiązanie ze strony Adama, żeby już nie kontynuować tego pojedynku, kiedy się wystrzelał? Nie wiem, jakie to było jego zachowanie, ale bardzo szybko mówił, nie chcę stracić wzroku. Człowieku, jestem gotowy stracić życie, kurwa, w walce, tak? To walka to jest dla mnie honor, tak? To może sam jakby ustalmy pewne fakty, bo to jest dość istotne w tym wszystkim. Nie zostało to pominięte w wywiadzie w klatce, w ogóle z nieznanych dla mnie przyczyn. Rozumiem, że ty w ogóle nie ma mowy, że to był faul. Ja mówię, no gdzie? Ja mówię, czysta była, miałem tak o palec schowany, no gdzie? Ale to był poprzedni cios, my widzieliśmy powtórki, lewa ręka, najpierw lewy prosty i tam palec przed bardzo. Cios, po którym została przerwana walka, to był czysty cios. Tak, ale ten przed nim to był cios foko, w sensie to był... Który, lewy? Tak. Lewy? No nie, ja mówię, ja nie wiem, lewy my widzieliśmy powtórki... Lewą ręką czy prawą ręką? Lewą ręką, lewy prosty i prawy podbródek. I ten lewy prosty był prosto w oko i wszedł tam naprawdę głęboko ten palec. Na powtórkę, tak było widać. Muszę zobaczyć. Może bardzo nie uwierzę, no. Celowo otworzyłeś ręce, czy po prostu... No gdzie celowo? Gdzieś... Nie, czy po prostu przypadek taki był? Jeśli się potwierdzi, że faktycznie było. O co chodzi w ogóle? Jak celowo? Ja kiedykolwiek zrobiłem coś celowo, ty uważasz, że ja wychodzę do walki faulować? Nie, chcemy zapytać cię. No nie, no jak celowo? Ja wychodzę walczyć na śmierć i życie z gościem, no jak celowo, tak? Ja chcę zawsze wygrać z jak najlepszą wersją swojego przeciwnika i chcę wygrać fair play. Czysta była. Co mówisz, Adama? Kiedyś okazał, czysta była. Czysta była. Sprawiały ci problemy ciosy na dół? Co ci sprawiało u niego? By to była lepsza tak, wersja niż kiedyś? Zaskoczył mnie dołami, tak. Dużo bił dołów. Parę razy weszło. I zżarłem te jego buły na dół, tak? Bo parę razy trafił, tak? I tak, ja to przetańczyłem, wiesz. Bardzo ślisko w klatce było też, nie? Bardzo ślisko, nie? Gdzieś tam po ciosach, jak odskakiwałem, to czułem, że pierwsze co, jak chciałem złapać stabilizację, to ślisk. Dlatego nie? Przestałeś kopać później, bo był taki moment, że bardzo mało, że się on tak naprawdę on, bo, wiesz co, on na każdy mój low kick oddał coś, nie? To nie weszło tak idealnie, ale gdzieś tam musnęło, nie? A było blisko, nie? Czy sądzisz, że rewanż teraz będzie łatwiej, czy już ci niczym nie zaskoczy? Myślę, że rewanż będzie jeszcze bardziej zajebisty, nie? Bo ja już wiem, co mam poprawić. Mam nadzieję, że zrobimy to na macie. Taką mam prośbę teraz do pana Pawła Jóźwiaka, żeby to nie był baner, tylko żeby to był canvas, dobra? Było ślisko. Żeby to nie był baner, tylko żeby to był canvas, nie? Żeby można było robić odskok, doskok i po ciosach, żeby nie było... To nie zdradź nam teraz, jaki był plan na walkę w ogóle z Adamem. Trzymać go na końcu lewego i dokładać prawy z góry, prawy z dołu, lewy hak. Taki był plan. No. Nie było pomysłu na to, aby tę walkę sprowadzić do parteru i tam to rozegrać? Przepraszam, gdzieś tam próbowałem, ale dobrze odrzucił nogi, złapał gdzieś tam za głowę, wyciągnąłem głowę. Fizycznie silny Adam, nie? Poprawił się siłowo troszeczkę. Gdzieś tam ja na siatce też chyba go obroniłem chyba z raz. A zaskoczył ci, że tak często trafiał czysto? Poprawił lewy prosty na pewno Adam, nie? Bo zaczął wchodzić w tym samym momencie, co ja z lewym. I był minimalnie krótszy ode mnie, nie? No ma troszeczkę krótszy zasięg, ale timing wybierał odpowiedni, nie? Poprawił, na pewno poprawił boks, nie? Bo jeszcze doły dorzucił do tego, no zrobił progres bokserski, nie? Ale czysta była. Dość luźno boksowałeś, to było tak, że zaplanowałeś sobie, że gdzieś te skończenie albo ewentualnie powiedzmy ten plan na walkę, że będzie ta walka trwała 4-5 rund?
Czekałem, aż ta walka się otworzy, wiesz, i chciałem go tak bardzo porozbijać, byłem gotowy też, wiesz, iść na wojnę, żeby to nastąpił taki przełamanie w tej walce. I już powoli w trzeciej rundzie widziałem jego schyłek, że on już zaczynał się cofać, tak? Ten podbródek wszedł, jak on się zaczynał wycofywać, nie? Bardzo ślisko, tak, nie wiem czy zauważyłeś, najpierw walczyłem koło swojego narożnika, tam już się zrobiło mokro, później przeniosłem się do niego, do jego narożnika, troszeczkę z boku w neutralnym powalczyliśmy, nie, ja tak chodziłem i patrzałem, gdzie jest sucho, nie? A praktycznie walka była tak w jednym miejscu w klatce i tylko na jeden odskok, na jeden doskok, nie? Fajna walka, no. Jak samopoczucie w ogóle w walce, jak się czułeś? Faktycznie kondycyjnie tak? Się czułem zajebiście, nie? Dopiero poczułem, że nie wiem, chyba źle zrobiłem rozgrzewkę, bo dopiero po drugiej, trzeciej rundzie, w połowie trzeciej rundy dopiero zacząłem wejść na takie fajne obroty, wiesz, z kondycją, nie? Także muszę jeszcze mocniej się rozgrzewać, nie? W szatni. Ale tam się poprzesuwało w tej szatni trochę, bo tam poleciały jakieś szybkie zakończenia walki, tak? Co-main poleciał szybko i walka przed też jakiś szybki knockout chyba i my straciliśmy pół godziny, nie? No, także na koniec straciliśmy pół godziny, to było szybko, 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 no i nie wyszedłem do końca przepalony. O godzinie 20 chyba drugiej, tam nie wiem, 10-15, ja dopiero wiązałem ręce, nie? Będziesz gotowy na rewanż na listopadową galę? Ale nie wiem, muszę to wszystko zaplanować z trenerami, zobaczyć jakie są urazy. Listopad gdzie to jest? No, miejsca nie znamy, na razie tylko podano listopad, to jest FEN. Ile to jest listopada? To jest wrzesień, październik, listopad, tak. Ile ty potrzebujesz czasu teraz na przygotowanie od nowa, żeby wszystko zacząć? No to tak, z dwa tygodnie takiego w ogóle, wiesz, switch off, co nie, w ogóle, wiesz, relaks, bez sportu, tylko rodzina, a później powrót i wracamy z powrotem na wojnę, nie? Co, szczęśliwej drogi ci życzymy, czekamy na rewanż, no i zobaczymy, musimy te powtórki sobie po prostu obejrzeć, wszyscy na spokojnie. Czysta buła. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.